Cześć, z tej strony Maciej Sroczyński ze Szkoły Szachowej Szachmistrz z Kalisza. Witam Cię na moim kanale. Mam nadzieję, że prezentowana tu wiedza jest dla Ciebie użyteczna. Możesz wspomóc rozwój tego kanału poprzez zakup moich książek szachowych, poprzez wpłatę na Patronite. Miło mi będzie, jeżeli zrecenzujesz moją działalność szachową na moim Facebooku. Jeżeli podobają Ci się moje nagranie, zostaw komentarz, udostępnij to nagranie, subskrybuj kanał. Powodzenia w drodze do szachowego mistrzostwa. Dzień dobry wszystkim, witam wszystkich bardzo serdecznie w kolejnym nagraniu na moim kanale. Moi drodzy, dzisiaj coś bardzo specjalnego, magicznego wręcz bym powiedział. Otóż będziemy grać w szachy, ale na ślepo. Co to jest? Możesz zapytać, co to jest gra w ogóle na ślepo? Otóż da się grać na ślepo. Między innymi sam grałem wiele razy, jadąc w pociągu, trafił się jakiś szachista, no i nie mieliśmy szachów. I co tutaj począć, tak? No to też albo pozostało jakieś granie poprzez komórkę, też obecnie jest taka opcja, ale jeżeli masz takiego szachistę, który również potrafi grać na ślepo, no to wystarczy po prostu mówić ruchy na głos i przestawiać te figurki w głowie. No wydaje się to niezwykłe, wydaje się to takie niemożliwe, nic bardziej mylnego, bo w grę na ślepo, w szachy potrafią grać nawet 10-letnie dzieci, które oczywiście no już od dłuższego czasu grają w szachy, powiedzmy no okres 3, 4, 5 lat, no to myślę, że już taki szachista załapie, o co w tej grze na ślepo chodzi. Tak naprawdę rozwiązujemy tak wiele kombinacji szachowych, tam się pojawiają pola, pojawia się po prostu liczenie w pamięci. Na początku oczywiście te zadania są proste, liczymy tam maty w dwóch ruchach, później są zadania trudniejsze, maty w trzech, maty w czterech i tak naprawdę, no chcąc, nie chcąc, przestawiamy te figurki w głowie i no, próbujemy po prostu kalkulować. Gra na ślepo, no ta łatwość tej gry na ślepo przychodzi już po wielu latach. Myślę, że tak po 5 latach takiej intensywnej nauki i chodzenia na turnieje szachowe i oczywiście popartej jakimś treningiem rozwiązywania zadań szachowych pozwoli Ci rozegrać taką partię na ślepo nawet na takim pełnym dystansie. Jak tak szperając w moich tutaj archiwach, znalazłem bardzo interesujący materiał. Otóż dawno, dawno temu przyjechał do Kalisza arcymistrz Wojciech Moranda. Serdecznie pozdrawiam Wojtka. Wojtek między innymi tutaj widzę, że jest zapisany na pierwszej desce w Ekstralidze. Jestem bardzo ciekaw, czy wystąpi. Jeżeli wystąpi, to możemy być przekonani na pewno o fajerwerkach na szachownicy. I właśnie Wojtek przyjechał kiedyś do Kalisza, tam oczywiście przeprowadzał wykład, pokazywał różnego rodzaju przykłady z końcówek, z debiutów, z gry środkowej, ale też żeby to urozmaicić, to zachęciłem go do tego, żeby zrobił taki pokaz gry symultanicznej na ślepo. No i też, żeby to jeszcze bardziej uatrakcyjnić, chciałem, żeby te pokazy były, czyli gra na ślepo, ale jeszcze na dodatek z użyciem zegara szachowego. Także no coś takiego, można powiedzieć, niewyobrażalnego. Także moi drodzy, dzisiaj pokażę trzy rzeczy. Pierwsza rzecz to jest właśnie Wojtek gra z jednym z zawodników z naszego klubu, z Tomkiem Bażantem, z zawodnikiem o poziomie drugiej kategorii szachowej i grają po prostu blica na ślepo, także to będzie pierwszy przykład. Później pokażę, jak na chesscomie można ustawić, żeby sobie pograć na ślepo. To też jest taka właśnie opcja. Można po prostu to poćwiczyć w praktyce. I jeżeli dotrwasz do końca, to na samym końcu pokażę właśnie, jak Wojtek grał na ślepo z dwoma zawodnikami od nas z klubu i to na dodatek z dwoma z tymi zawodnikami grał na zegar na czas. A jak było? Czy poradził sobie w tych wszystkich partiach? No musicie zostać do samego końca. Tutaj chciałbym jeszcze dwa zdania powiedzieć na temat rekordów świata. Otóż obecnym rekordzistą w grze na ślepo jest Timur Garyjew, który w 2017 roku zagrał 48 partii jednocześnie na ślepo. Wyobrażacie sobie to? 48 gier, to jest no coś takiego niewyobrażalnego. I teraz, co jest jeszcze ciekawe w tym wszystkim, że zajęło mu to 23 godziny grał, tak non-stop, i żeby po prostu mu ta głowa nie wysiadła, żeby tak mózg szedł razem z ciałem, to Timur jeszcze jechał na rowerze. Także to też jest tak udowodnione, że no, żeby zachować właśnie tą równowagę, no to też musi być taka, no nie wiem dlaczego, ale po prostu nogi wprawione w ruch. Także no, wyczyn niesamowity. Timur uzyskał 80% punktów z tej takiej symultany no właśnie na ślepo. I co tutaj jeszcze warto dodać, przejechał 50 mili przez ten okres czasu, przez te 23 godziny. Także nie dość, że głowa mu pewnie pękała, to jeszcze nogi również też. 48 partii było w takim symultaną, w tej symultanie była
ta liczba taka nieprzypadkowa, ponieważ między innymi pobił Gariejew rekord naszego Miguela Najdorfa, który w 1947 roku w São Paulo rozegrał 45 pojedynków na ślepo. Także no, jeżeli chcesz spróbować swoje gry na ślepo, no to jak najbardziej ten dzisiejszy filmik się przyda i zachęcam również do zobaczenia wcześniejszego mojego nagrania, w którym również pokazywałem, jak grać na ślepo, jak to ćwiczyć, także też widzisz właśnie screen na ekranie i zachęcam Cię również do tego, żebyś zobaczył blicowy pojedynek. Tutaj możesz powiedzieć, no dobra, Wojtek Arcymis pokonał na ślepo zawodnika z drugą kategorią, no to zobacz sobie również ten filmik. To jest również, wiedziałem, że Wojtek jest bardzo mocny właśnie w tej grze na ślepo w blicu, także zaprosiłem go do również na turniej DGC, turniej przedsiębiorców, i tam Wojtek spotkał się ze zwycięzcą grupy A, a tutaj naprzeciwko niego był nie byle kto, tylko mistrz FIDE Wojtek Przybylski, i tutaj Wojtek też dał radę. Także też koniecznie zobacz sobie te filmiki właśnie z tym tematem gry na ślepo. Także na początek Wojtek w pojedynku blicowym, a później ja również w pojedynku na ślepo. Zachęcam Cię do oglądania. 2, 1, zaczynamy. C4, C5, C3, koniec 6, 5, koniec 5, D4, CD, D6, skoczek F3, skoczek C6, goniec C4, koń B6, goniec B5, goniec D7, EB1, E6, goniec F4, koń D5, goniec E3, hetman A5 szach. Tomku, nie widziałeś tego? Nawet ja widziałem. Graj. Hetman D2. Hetman bije D5. Skoczek C3. Jedziemy mu w czas. Cicho. Skoczek C3 bije. B bije C3. Wieża C8. Cicho. E2, tak? Hetman bije E2. Tu bije E2. Skoczek A5. Wieża AC1. Skoczek C4. Skoczek D6. C4. Skoczek F5. Król D3. Goniec C6. D5. ED5. CB ED5. Goniec B5 szach. No jedno masz powiem.
Skoczek G3, tak? H bije G3. No, wieża bije na C1. Król D7. F4. Goniec na... No, nie będzie to. D6, tak. Skoczek F3. F6. 3 minuty. Ja mam 3 minuty. Tak. Tomek? No dwie. Co, mam gorszy czas? Lepszy. Myślałem, że pójdę szkoda. Wieża E8. Nie ma tu dwa. Ale broni. No to B6, nie? Wieża B2. Goniec C5. Król D3. No wieża E3. Król C2. Wieża E2. Tomek ma 50 sekund. Król B1. B1? B1. No, koniec D3. Król A1. Król A1, tak? A. A. Dobra. Zakończymy to ładnie. Goniec D4. Brawo. Jeszcze nie ma. 30 sekund. Dobra, skoczek bije E4. D4. Wieża E1. Wieża B1. Wieża B1 mat. Brawo. No dobrze, to teraz gra na ślepo i czeską. Za chwilę pokażę, jak to wszystko poustawiać, ale mam dla Ciebie wyzwanie. Otóż dobierz się w parę z jakimś może kolegą klubowym albo z kimś, kogo znasz na internecie, a może ktoś w rodzinie u Ciebie gra w szachy. Najfajniej oczywiście by było zagrać na żywo. Weź sobie szachownicę, obróć się do tej szachownicy, żebyś nie widział ruchów i postaraj się rozegrać taką partyjkę na ślepą i zobacz, na jakim etapie jesteś obecnie. Czy jesteś w stanie rozegrać tylko 5 ruchów, a może zapamiętasz 10 posunięć, a może dojedziesz do 20, a może rozegrasz całą partię. Także jeżeli to Ci poszło tak słabo, czujesz, że nie zapamiętujesz tych ruchów, to przećwicz te ćwiczenia, które pokazywałem we wcześniejszym nagraniu. Myślę, że Twój wynik zdecydowanie bardziej się poprawi. Także zachęcam do wpisywania w komentarzu, ile tych ruchów udało się. Żeby poustawiać właśnie grę na ślepo w czeskomie, wystarczy wejść w start ustawienia. Tu przechodzimy do szachownica i figury i pojawiają nam się opcje. Styl figur należy zmienić na ślepo, co oznacza, że po prostu nic nam się nie będzie pojawiać. Tu widzicie figurki Neo, teraz tych figurek nie ma. Ruchy będą pokazywane na zasadzie podświetleń i te podświetlenia są bardzo właśnie takiego żółtego koloru, także tutaj opcję bym zmienił z zielonego na przykład na jasny, to wydaje mi się, że będzie zdecydowanie bardziej widoczne. Można podświetlać ruchy, robimy zapisz i możemy przechodzić do pojedynku. Tutaj robię sobie nową partyjkę.
No dobrze, partia pięciominutowa w tych trzyminutowych mi szło bardzo kiepsko, muszę tutaj przyznać. Także nie wyrabiałem się, także podziwiam Wojtka za to, że tak świetnie sobie radził. Także obrona sycylijska, nie widać tego. Przynajmniej ja nie widzę teraz, wy to widzicie na podglądzie, co tutaj się dzieje. No postaram się przeciwnika mocno przeatakować. Tu chyba nie gra się w ten sposób, bo jest szach. Okej, ja to mogę bić. No i z tego, co zauważyłem, trzeba mocno atakować, bo później mi na samym końcu brakuje czasu i ta dokładność tych ruchów też jest taka średnia. No koń tutaj często też na pole E3 ląduje, także w tym przypadku jest to jak najbardziej dobre posunięcie. Tu mam też podgląd, mogę sprawdzić, co tam zagrałem, czego tam nie zagrałem. No dobra, wpakuję się na to pole. A 5 minut to jest troszeczkę czasu do namysłu, mogę tutaj troszkę podumać. Wydaje mi się, że stoję znacznie lepiej w tej sytuacji, ale mimo wszystko nie będę komplikował, będę szedł na krótką roszadę. Czyli goniec idzie na... A gońca już nie mam, no i widzicie, i tu się pojawia pierwszy problem. Czyli jak gońca nie mam, skoczka nie mam, to już roszadę mogę robić od razu. Okej. Staram się też skojarzyć tą pozycję. Tu widzę, że skoczek może na to D4 iść, także zrobię taką profilaktykę, żeby nie poszedł. Skoczek z kolei poszedł na E7, żeby mnie tutaj to zlikwidować. Okej, no ja zagram sobie goniec na G5. Jeżeli zbiję, to zbiję hetmanem. Pozycja jest prosta, dlatego będzie się ją grało tak w miarę dobrze i jest przede wszystkim też pozycja lepsza, bo będę po prostu męczył tego pionka D6. Także powiem wam, że jest naprawdę... Nie jest łatwo. O. Tym bardziej, że jak jeszcze tutaj próbuję to w jakiś sposób komentować, to ten... Dobra, pionek na H6 to jest się gońcem... Delikatnie wycofam na E3. No i tak jak mówiłem, spróbuję tutaj z jakieś trzy ciężkie figury ustawić właśnie na tym słabym pionku. No i tu przeciwnik się zaczyna też bronić. No to bardzo mnie to cieszy. Goniec D3. Wieża D3 oczywiście. Ok, jak chcę wymienić hetmana, ja nie mam nic naprzeciwko. Nic nie mam naprzeciwko oczywiście. Dobra, wieża bije na D3 i pionek tutaj cały czas wisi. Ok, myślę, że tutaj na razie pozycja jest stabilna, jest przewaga. Może jakieś dojście do C4, C5. Na razie podciągnijmy króla, bo to przecież końcówka. Fajnie, że mam przewagę czasową, bo wcześniej się po prostu najzwyczajniej w świecie nie wyrabiałem w tym pojedynku. Okej, co on tutaj chce zrobić? Pewnie jakieś może tutaj? Albo jak, no szach nie jest groźny, bo mam G3. Okej, czyli tak, muszę sobie przypomnieć, wieża stoi na D5, wieża stoi na D1, król stoi na F2 i goniec stoi na E3. Tutaj też mam takie motywy typu wieża bije E5, ale jeszcze ta wieża na D8 jest broniona. Może tak G3 zagram sobie na początek, żeby tutaj przeciwnik... Jakoś się pogubił. Chyba muszę to jakoś... Ustawianie kolejnego pionka na ciemnym polu nie będzie dobrym pomysłem. Ja sobie zagram wieża D3. Plan jest taki, tak i tak. Teraz zagram tutaj. I kolejnego pionka przestawię na pole C4. I może jakoś do C5 dojdę, tak? To jest mój plan, żeby zaatakować tego pionka. Ok, B6 mi się podoba, no to gramy C4.
Czas jest podobny. Król tutaj. Teraz A4 mi się podoba z planem A5. Goniec tu. No to jedziemy. Mam tutaj bicie wieżą na polu A5. W ten sposób nawet zagrał. To chyba tutaj coś podstawił przecież. Przecież goniec stoi na E3. No tak. Dziwnie to zagrał. Co cały czas trzeba sobie przypominać, gdzie te figury stoją, także to jest... I teraz wyobraźcie sobie, że trzeba takich 48 partii rozegrać, no to jest w ogóle jakiś kosmos. Szach jest, no to ja sobie schodzę na pole białe przede wszystkim, bo goniec jest czarnopolowy. Okej, tu chyba nic nie grozi. Goniec stoi na E7. Okej, bo czas. Dobra, na razie może wieża jednak cofnę. Zagram wieża F1. Zbiję. Wrócę. Okej, tutaj mogę sobie zagrać. Drugą wieżą wrócę. Słaby czas się zrobił. Wymieńmy. Ok, teraz już powinno być dobrze, bo teraz już mogę sobie pograć tutaj na tej stronie. Czyli jakieś tam, może B4. No B4 się tutaj narzuca w tej pozycji. Króla też muszę raczej wrócić tutaj gdzieś. No i to B4 z planem B5. Także zrobiła się przewaga. No dobra, zbiję. H3, tak? Okej, a czemu ja nie mogę bić? To, czyli pionka na... A, bo pionka mam na G3. Okej, no to mnie zdziwiło. Tego nie zakodowałem w sumie. Także tutaj za chwilę się czas przeciwnikowi skończy, jak będzie tak długo myślał. D5 jednak zagrał. Okej. No to biorę. On mi też wziął. No to lecę. Tutaj mam dwa takie bardzo mocne pionki. Powinno być bardzo dobrze. Króla sobie podciągnę. I jeszcze bardziej podciągnę. Podejdę tutaj. Okej. Zbić nie mogę, okej.
Pchać też nie chciałbym. Dobra, wracam. A tutaj mi pewnie jakieś motywiki. No dobra. No taka można powiedzieć, że trochę szczęśliwa wygrana, także mniej więcej tak to wygląda. Także no myślę, że na początek jednak oczywiście warto spróbować, tak, ale nie czasowe, tylko na spokojnie przemyśleć to. No bo tutaj to co się robi, to jest taki hardcore i no ale mimo wszystko podsumowując, na pewno warto grać na ślepo, ponieważ no, bardzo rozwija to twoją wyobraźnię i myślę, że po prostu dzięki temu będziesz grał lepiej w szachy. I teraz na samym końcu zobacz, jak radził sobie Wojtek właśnie w takim podwójnym blicu z zegarami. Także chylę czoła zarówno Wojtkowi, jak i Garyjewowi. No to naprawdę świetne wyniki. Zobaczcie. Powodzenia. Dobra, okej. Zaczynamy. Deska numer 1 E4. Deska numer 2 E4. Na obu C5. Deska numer 1 skoczek F3. Deska numer 2 też skoczek F3. Na obu D6. Musicie coś zmienić, bo tak to przegra się tak samo. Deska numer 2 G3. Okej, deska numer 1 CD. Deska numer 2 skoczek F6. Deska numer 1, skoczek D4. Deska numer 1, skoczek F6. Deska numer 2, skoczek C3. Deska numer 2, G6. Deska numer 1, skoczek C3. Deska numer 1, A6. Deska numer 2, koniec G2. Deska numer 2, koniec G7. Deska numer 1, F3. Deska numer 2, roszada. Deska numer 1, E6. Deska numer 2, też roszada. Deska numer 1, goniec E3. Deska numer 1, B5. Deska numer 2, D4. Deska numer 2, C4. Deska numer 1, A3. Deska numer 2, skoczek D4. Deska numer 1, goniec B7. A u ciebie co było? Koń D4 wybiłeś, tak? To u ciebie gram koń C6. Deska numer 1, hetman D2. Deska numer 1, hetman D2. Dobrze, to ja odpowiadam skoczek BD7, deska numer 1, a deska numer 2? Deska numer 2, koniec E3. Deska numer 2, skoczek G4. Deska numer 1, roszada D2. Okej, deska, to ja odpowiadam w takim razie wieżą na C8 u ciebie. Deska numer 2, skoczek pije na C6. No to ja odbijam BC6. Deska numer 1, goniec E2. Deska numer 2, goniec D4. Na koniec E2 odpowiadam ci skoczek E5, a ty co powiedziałeś? Deska numer 2, koniec D4. Koniec D4 zagrałeś? Okej, okay, to ja ci gram koniec B1 D4. Deska numer 1, G4. Deska numer 2, hetman B1 D4. Ty zagrałeś G4, tak? Tak. Okej, okay, to ja gram skoczek F na D7. A ty co zagrałeś jeszcze raz? Hetman B4. Hetman B4, ja gram dama B6. I następnym razem proszę, ty mówisz, ja odpowiadam i ty mówisz, ja odpowiadam. Będzie mi łatwiej, okej? Okay? Dobra. Deska numer 1, H4. Okej, okay. Deska numer 1, skoczek B6 u ciebie. Deska numer 2, hetman B6. Ja AB6 pojawiłem. Deska numer 1, król B1, tak? Na skoczek BC4. Deska numer 2, F4. F4 zagrałeś, tak? To ja gram u ciebie B5. Pozabiłeś na B6, tak? Rozumiem. Deska numer 1, zbije C4. Ja biję skoczkiem BC4. Deska numer 2, F5. E5, ok. To ja gram na desce numer 2, skoczek E3. Deska numer 1, hetman E2. Hetman E2.
To ja gram u ciebie skoczek A3. Deska numer 2, koniec bije C6. Będzie bije C6. Wieża A6. Deska numer 1, bije A. Wieża bije na C3. Deska numer 2, koniec bije B5. Skoczek F1. Deska numer 1, B2. Hetman A5. Deska numer 2, wieża bije F1. Wieża B6. Deska numer 1, skoczek B3. Hetman C7. Deska numer 2, A4. Goniec na A6. Jestem 1 na 5. Ja odpowiadam w takim razie goniec na E7. Deska numer 2, skoczek na D5. Skoczek na D5. No, próbowałem. Goniec bije D5. Deska numer 1, E5. E5. Ok, D5 poproszę. D5, tak? D5, tak, chnięcie do góry. Tak? Deska numer 2, bicie na B5. Bicie na... AB zabiłeś, tak? Tak. To ja gram wieża B5. Stało się nim. Ok. Deska numer 1, E, B, E, D. E, B, E, D. Ja gram goniec D5. Deska numer 2, skoczek bije E7. Skoczek bije E7, szach, to gram król G7. Deska numer 2, bicie na D6. Wieża D8. Deska numer 1, H6. Deska numer 1, H6. To ja gram... Goniec A3 szach. U ciebie? Wieża D1. Wieża D1 zagrałeś. Deska numer 1. Wieża gram B6. U ciebie? Deska numer 1, król bije A3. Król bije A3. To ja gram wieża C2. Tak? C4. C4. Dobrze. Bije na D6 wieżą z B. Bicie na D6. Bije na D6. D5 skoczek, D5 na stole. Deska numer 1. Hetman D3. Dobra. Hetman D3 zagrałeś, tak? To ja gram na desce numer 1 tutaj. Hetman D6. Szach. U ciebie będzie natomiast wieża C6. A to są numer 2, B3. Okay. Deska numer 1, goniec C5. Wieża C5 bije. U ciebie natomiast F6. Deska numer 1, skoczek bije C5. Hetman C5 bije. Deska numer 2, król F2. Król F7. Deska numer 1, król B2. Czas. Kogo czas? Na drugi. No to bez sensu, dlatego że jeden grał, no, drugi musiał czekać. Dobra, to przepraszam, to dokończmy po prostu, tak?